ostatniego dnia naszych rekolekcji pragnę przez Was jeszcze zaprosić tych, którzy dzisiaj znajdą chwilę, by uwielbić Boga w tym naszym duchowym maratonie. Więc jeszcze na godzinę 18, na zakończenie rekolekcji na mszę świętą w Muszynce na 16:30. Moi kochani, jestem pod wrażeniem wydarzeń, które powoli zamykają czwarty dzień naszego trwania i przygotowania się duchowego od niedzieli. Ostatnie na sobotnie wydarzenie, kiedy tutaj w Tyliczu Matka Boża zostanie wyniesiona ten kościół do tytułu sanktuarium i wiemy, że jeszcze mocniej stąd modlitwa na cały świat tych, którzy tutaj już byli przez ostatnie lata, wieki w tej wspólnocie parafii tylickiej, przez Matkę Bożą Tylicką została do dobrego Boga zanoszona. Świadczą, jak wspomniałem, o tym wota. Ale od tego czasu i soboty najbliższe jeszcze większa moc tej modlitwy, bo pewnie wiele osób tutaj jeszcze bardziej zobaczy swoje życie, które warto przez Maryję zawierzyć Jezusowi. Dzisiaj, moi kochani, w święto świętego Bartłomieja, tak bardzo Kościół podpowiedział mi, prowadzącemu te duchowe wydarzenia od niedzieli, że jesteśmy wspólnotą Kościoła opartą na fundamencie, którym są właśnie apostołowie, jak wspomniany Bartłomiej. Przed chwilą ksiądz Jarosław, nasz gość z diecezji łowickiej, przypomniał w Ewangelii słowa, które mogą być pięknym mottem i są, bo pewnie ująłbym to w tym zdaniu, które przed chwilą mocno i tak spokojnie, dobitnie w jego ustach usłyszeliśmy. Jak Filip mówi do Natanaela: chodź i zobacz. Najpiękniejsze prawo ewangelizacji. Nie mówić o kimś, nie dywagować, nie może rozmyślać tylko, ale pokazać. Po prostu chodź i zobacz. To przepiękne słowo, które dzisiaj na zakończenie naszej rekolekcji nam, ludziom wierzącym, trzeba jeszcze bardziej przypomnieć, że nasze życie wiary to życie związane ze świadectwem. Nie tylko mamy mówić, ale pokazać całemu światu, co to znaczy wiara w Jezusa. Bo jesteśmy, jak przypomnieliśmy sobie dzisiaj, w to święto świętego Bartłomieja wspólnotą opartą na fundamencie apostołów, a zwaną Kościołem. Można byłoby dzisiaj wraz z siostrą Wandą wyśpiewać w całej wspólnocie Kościoła piękną pieśń jednego z kongresów eucharystycznych. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Bądź uwielbiony przez nas, którzy jesteśmy Twoim Kościołem. I pozwólcie, że słów kilka skieruję właśnie o tej wspólnocie, do której należymy od momentu chrztu. Bo czasem słyszę bardzo mylne pojęcie Kościoła. Ludzie złapani na ulicy, czasem do wywiadów, które słyszymy w mediach, mówią, że ja jestem osobą wierzącą, ale to i tamto w Kościele mi się nie podoba. Pamiętam człowieka, który powiedział, no jestem wierzący, ochrzczony, ale z 10 przykazań to 2 mi nie pasują. Można byłoby jeszcze mnożyć takie herezje, bo to jak można należeć do wspólnoty jakiejś, a jednak się nie identyfikować albo powiedzieć wybiórczo, że mi pasuje to, a tamto nie pasuje. A dzisiaj, moi kochani, takich mądrali słyszycie i znacie. Mogą to nawet być wasi bliscy albo rodzina. Ludzie, którzy mają mylne pojęcie Kościoła albo może przespali którąś z kateches w 4. klasie szkoły podstawowej. Kiedy już pierwszy raz mówiono, że jest Kościół, taka wspólnota, definicję zaraz przypomnę, i ten wyraz Kościół można napisać dużą literką K albo małą. Jedno od drugiego się różni. Kościół pisany z dużej litery K już od 4. klasy szkoły podstawowej, pozwólcie, że zacytuję, Katechizm Kościoła Katolickiego, to taka niebieska książka, która pewnie w wielu domach naszych jest. Oby była często ściągana, odkurzana i przepięknie czytana w różnych miejscach, bo tam ciągle wracamy do tego, jak się modlić, jaka jest definicja chociażby Kościoła, jak przypomnę, jak pochować kogoś, gdy jest pogrzeb, czy w trumnie, czy w urnie, jaką podjąć metodę, gdy w małżeństwie zaczyna wygasać troszeczkę i można byłoby wiele tematów powiedzieć, więc ten katechizm jest przepięknym źródłem treści wiary i praktyki, którą możemy z niej wyczytać. Czytamy w tym katechizmie Kościoła Katolickiego, że Kościół, pisany z dużej litery,
to wspólnota ludzi ochrzczonych, zmierzających do zbawienia pod przewodnictwem następcy Chrystusa na ziemi, papieża. Jeszcze raz powtórzę początek. Kościół, dużą literą K, to wspólnota ludzi ochrzczonych, zmierzających do zbawienia. Drogi bracia i siostro, każdy ochrzczony w momencie chrztu należy do wspólnoty Kościoła. I niezależnie od tego, co on z tą wiarą potem zrobił, czy nawet może ona wygasała, czy może przestał chodzić do Kościoła, ale od momentu chrztu on jest w tej wspólnocie, w której nazywa się Kościołem. Oczywiście czasem od razu moglibyśmy zapytać, a co z tymi, którzy żyją jakby Boga nie było, rodzice go ochrzcili, chrzestni, przynieśli, a on potem pogubił się jakoś życiowo, może w ogóle nie identyfikuje się z Kościołem. Pozwólcie, że tutaj w górach tak infantylnie porównam do pasterza i owczarni, która sobie chodzi gdzieś tutaj po tylickich, krynickich polach, polanach i widzimy te wypasające się owce, a czasem widzimy jakąś czarną owieczkę. Ktoś by powiedział, bo ona nie pasuje do tej owczarni białych owieczek. Ale wiemy, że też jest w tej owczarni jedną z owiec. Może to nieładne takie porównanie, zrozumiecie, o co mi chodzi. Ona trochę nie pasuje, ale ona jest. I może ci ludzie, którzy są grzesznikami, tymi, którzy nawet nie klękają u kratek konfesjonału, jak wielu z nas wczoraj, ale od chrztu należą do wspólnoty Kościoła. My się za nich modlimy. My ich nie wytykamy palcami. My nie pokazujemy, że jesteśmy lepsi od nich. Broń Boże. Są wspólnotą Kościoła i może bardziej musimy za nich jeszcze się modlić, a może są to nawet często osoby bliskie nam, jeżeli przyjęły sakrament chrztu. Dokończę, że Kościół pisany małą literą K to każdy budynek, w którym możemy się modlić i oddawać Panu Bogu chwałę. I ten przepiękny, wielki, niebawem ogłoszony sanktuarium i ten malutki na Podhalu, drewniany, zbity z bali, którym może również ludzie od wieków przychodzą i Bogu oddają chwałę. To Kościół pisany z małą literą K. Moi kochani, jak więc zrozumieć, skoro my wszyscy należymy do wspólnoty Kościoła i wy, i ja, każdy mający swoje zadanie, za chwilę do niego dojdę, my wszyscy ochrzczeni jesteśmy Kościołem. Jak więc zrozumieć chociażby dowcipy o Panu Bogu, papieżu, świętych, biskupach, siostrach zakonnych, księżach, moherowych beretach? Nieraz i to słyszę, oczywiście chodzi tu o ludzi Kościoła i mówią to nie ludzie niewierzący albo ludzie inaczej wierzący. Mówią to ci, którzy się potem przyznają, że są katolikami. Myślę sobie, człowieku, przecież staropolskie porzekadło mówi, że do własnego gniazda nie będę dokańczał, bo wiecie, o co chodzi. A niektórzy ludzie o wspólnocie, o swojej rodzinie, bo tak nazywamy się Kościołem, potrafią opowiadać dowcipy, ploty, sensacje, w telewizji usłyszane, sprawdzone czy nie, chcą zaistnieć. Myślę sobie, milczenie w twoim wypadku byłoby złotem. Bo przecież ty nawet nie wiesz, czy to, co powtarzasz, jest prawdą. A nawet gdyby, to czy ten twój głupkowaty uśmiech i zaistnienie w towarzystwie, bo coś się odezwiałeś, jest czymś, co warto wspomnieć i powiedzieć, że to twoja wartość? No nie, raczej żenada. Bo ty jesteś jedną z tych ludzi, o których mówisz, a może się wyśmiewasz, plotkujesz, dogadujesz. Moi kochani, pamiętam rekolekcje wielokrotne dla młodzieży, studentów. Gdy wtedy wspomniałem o tym, że przecież w tej wspólnocie Kościoła wy jesteście i ja, są też osoby, które nazywają się moherowe berety. Od razu widziałem uśmieszek, tak jak teraz widzę. I w oczach tych studentów tylko takie kiwanie głowami. I od razu widziałem taką chmurkę nad ich głowami, która brzmiała tak. Gdyby, proszę księdza, była tu moja babcia, to by księdzu dała moherowy beret. Ale nie wiedzieli, że ja jeszcze nie skończę to słowo i potem poprowadzę dalej to rozmyślanie. Moi kochani, mówię do tych studentów. Ilu z was teraz, jak usłyszało słowo moherowy beret, to się żachnęło oczami, uśmiechnęło, a niektórzy pomyśleli sobie pewnie, że ksiądz też ma coś do nich. A i tyle z was, studentów, ilu chcę zapytać z ręką na sercu. Mieliście parę miesięcy albo lat temu maturę, zbliżała się. I była studniówka i wtedy mówiliście, niektórzy z was, do mamy i taty, jak macie pełną rodzinę. Mamo i tato, chciałabym pójść na studia, więc pomyśl tam o tym, żeby może jakieś pieniądze przygotować na 5 lat studiów. W niejednym domu mama i tato powiedziały: dziecko, ale przecież nas nie stać na twoje studia.
No chyba, że zaoczne. Nie, nie, ja chcę na dzienne studia. Ale dziecko nas nie stać. No to może weźcie pożyczkę. No dziecko, my już mamy kilka wziętych, więc nie da rady. No to jak ja będę studiować? Kto mi je opłaci? A wtedy mnie jedna mama i tato w niejednym domu mówi, no słuchaj, no trzeba pójść do mojej mamy i taty, czyli twoich dziadków, babci i dziadka i pójdź tam, porozmawiaj z nimi, może ci zasponsorują te studia. Ilu młodych ludzi wtedy szło jako maturzyści albo blisko tego ważnego wydarzenia na rozmowę i mówią, babciu, w domu niestety rodzice mi nie pomogą studiować, pomożecie? W ilu domach tam mama, babcia i dziadek, czytaj, moherowy beret, wyśmiany przez wielu, mówi, dziecko, my już nie kupimy sobie nowej plazmy. My już w tej szafie mamy tyle ciuchów, że nie potrzebujemy nowych. Ale każdą rencinę, emeryturę przekażemy dla ciebie, żebyś ty na ludzi się wykształciło. Bo wiemy, że rodziców nie stać, zresztą są z długami i tak dalej. I uwierzcie mi, wtedy te dorastający czy młodzi ludzie już nie śmieją się głupkowato, bo wiedzą, że niejedna babcia i dziadek są dla nich kimś, kto dał im otwarte drzwi na przyszłość, na dorosłe życie. Nawet wtedy mówią, mam babciu, dziadku, będę się modlić, żebyście dożyli do końca moich studiów, bo niejedna babcia i dziadek mówią, dziecko, ja już się słabo czuję, ale żebym oczy nie zamknęła przed twoim zakończeniem studiów. I wtedy widzę, jak ten moherowy beret, opluwany przez wielu polityków i mądrych tego świata, ale oczywiście wiemy, że nie chodzi tutaj tylko o ludzi starszych. Tu chodzi o ludzi starszych i wierzących, albo inaczej, wierzących i starszych. Bo ci, którzy z tego hasła zrobili sobie uśmiech i w uciechę i żarty, wiedzieli, że chodzi o ludzi Kościoła. To nie chodziło o starszych ludzi niewierzących. O takich tak nie mówiono. Tych, którzy przekazują ostatni grosz na cele Kościoła, tych, którzy modlą się za ludzi wierzących i niewierzących, świętych i grzeszników, tych, którzy jeszcze na stare lata wspierają różne akcje, które czasem są zupełnie czymś, co nagle wyskoczy, bo jakieś potrzeby świata, powodzi, kataklizmów, tych, którzy zawsze będą w wychowaniu dzieci, nawet jak rodzice zapracowani, to jako teściowie, dziadkowie powiedzą, ale ja cię, wnuczku, wnusiu, nauczę o Panu Bogu, ja ci pokażę Bozie. To ludzie wierzący. I dzisiaj na nich patrzę z szacunkiem. I w tym kościele znajdą się wspomniane moherowe berety, znajdą się siostry zakonne, kapłani i wy osoby świeckie. Cieszę się, że dla każdego z nas jest miejsce, ale trzeba nam powiedzieć, mocno do tego wrócę, że jeżeli ktoś jest, jak my, wspólnotą Kościoła, to pewne rzeczy nam nie przystają. Chcę powiedzieć, jeżeli ktoś z nas krytykuje Kościół, to niech wie, że krytykuje siebie. Mocniej. Jeżeli ktoś pluje na Kościół, to niech wie, że pluje na siebie. A dzisiaj słyszycie tych, którzy właśnie w ten sposób przeżywają swój czas, może często będąc takimi świeckimi, chłopskimi filozofami, którzy na wszystkim się znają, a wtedy trzeba byłoby im powiedzieć, człowieku, ile ty znasz się na tym czy tamtym wydarzeniu? Co ty przeczytałeś? A ten Kościół, który trwa od 2000 lat, jak Jezus powiedział, bramy piekielnego nie przemogą. Ilu było filozofów, mądrali tego świata, mówiących, Kościół się rozpadnie, Boga nie ma. Znacie te grobowce, na których jest napisane, jak chociażby Nietzsche napisał, Boga nie ma Nietzsche. A tutaj napisane było potem, Nietzsche umarł, Bóg. Można byłoby powiedzieć wielu takich, którzy już dawno Pana Boga pochowali, dawno odprawili Mu pogrzeb i Kościołowi katolickiemu, a ja chcę dzisiaj mocno powiedzieć, im większe doświadczenia, próby, cierpienia, prześladowania Kościoła, tym się on lepiej trzyma. Boję się chwil, kiedy będzie zagłaskany, kiedy nic nie będzie się działo, kiedy ktoś nie wbije jakiejś szpilki, czegoś nie wypomni. Dlaczego? Bo jesteśmy Kościołem grzeszników. Nie jesteśmy Kościołem tylko świętych, ale grzeszników zmierzających do świętości. I tak naprawdę Kościół oparty na grzesznikach, zobaczcie, przecież sam Jezus ma 12 apostołów, dzisiaj wspominamy Bartłomieja, ale jednym z 12 był Judasz. Jaki? Zdrajca. Jezus takiego miał też. W naszej Kościele też są osoby, które są i zdrajcami, pewnie w historii takich znajdziemy. Ale też i ci, którzy się pogubią i zawsze mogą wracać. Kocham taki Kościół. Ale dzisiaj chcę was uczulić, byście byli tymi, którzy walczą w imieniu tego Kościoła, którzy do niego się przyznają, którzy tak jak na tych rekolekcjach pięknie pokazują swoją postawą, tak, jestem Kościołem, należę do tej wspólnoty. Jak mówi jedna z pięknych pieśni, w nim żyć, umierać,
pragnę. Wyśpiewamy to może dzisiaj. Ja w tym kościele grzeszników zmierzających do świętości żyć, umierać pragnę. Jakiś czas temu pamiętam, jak pani po jednej z mszy świętych, gdy spotkaliśmy się przed kościołem, było to w mieście, w którym pracowałem, wspomniała mi, proszę księdza, czy ksiądz słyszał, co się w ostatnich dniach wydarzyło po drugiej stronie miasta. Jakiś ksiądz tam się wysypał w kapłaństwie, mówi ta pani zacna, po 70 nawet sporo, że dostałam telefon wczoraj od mojej koleżanki mieszkającej na tym osiedlu. Ja tego księdza nie znam, proszę księdza, ale jak ona mi powiedziała, co tam ludzie mówią i tak dalej, no to ja po prostu spać prawie w nocy nie mogłam. Ja jeszcze chciałam to potwierdzić, więc zadzwoniłam do moich koleżanek, które tam mieszkają w tej samej parafii. One coś słyszały, niektóre nawet jeszcze nie. I ksiądz, tak naprawdę to jak to można tak w ogóle? I ta pani z taką emocją, jak widziałem, bo na niej samej przeżywała ten telefon, tą wiadomość i zaczęła troszeczkę brać rumieńce, jakby znowu się ożywiła z rana po tej mszy świętej z tą wiadomością, o której wam mówię. Ja pamiętam, jak skończyła tą rozmowę, mówię do tej pani, czy pani wie, co to jest credo? Ona mówi, ksiądz, mnie sprawdza, jestem starszą osobą. Wiem, bo jeszcze pamiętam, że po łacinie. Credo oznacza wierzę. No właśnie, wierzę. Wie pani, że w credo, w wyznaniu wiary w wierze, mówimy, że jest Kościół święty, jeden święty, a potem powszechny, mówi tak. I pytam się, jak pani myśli, co znaczy Kościół powszechny? Ona tak się zastanowiła i pokazała palcem, pamiętam ten gest taki. No powszechny to chyba tak wszyscy, czy... Mówię, tak, bardzo dobrze. Powszechny oznacza, że w tym Kościele jesteśmy wszyscy. Czyli pani, ja i ten mi też nieznany ksiądz. I mam do pani pytanie. Pani jest osobą, która jest osobą Kościoła. No tak, proszę księdza, zawsze się przyznawałam do Kościoła i moje rodzice i tak dalej. Więc zresztą widzi ksiądz mnie często na mszy świętej, prawie codziennie w powszedni dzień. Ja mówię, chcę pani zapytać teraz, ręką na sercu. Przed chwilą wspomniała mi pani o jakimś księdzu, który się troszkę wysypał w tym kapłaństwie, o którym już ludzie zaczynają mówić. Pani go nie zna, ja też i nie będę go bronił, ale mam pytanie. Od wczoraj wieczorem ile pani minut poświęciła na te telefony, rozgrzana do czerwoności, zresztą jak sami pani powiedziała, nie mogła prawie spać. Jedno pytanie z ręką na sercu chciałbym pani zadać i proszę o odpowiedź. Czy pani za tego księdza, mi i pani nieznanego, odmówiła chociaż jedno zdrowaś Maryjo? Jakąkolwiek modlitwę za tego kapłana? Jeżeli to się zdało, żeby Boga przeprosić, ale jeżeli to jest plotka, a wie pani, jak dzisiaj szukają, jak dzisiaj wiele rzeczy potem odwołują. Ja sam jestem świadkiem wielu sytuacji, w których pomagałem w kościele ludziom pokazać twarz, ale ktoś tam gdzieś napisał na szpalcie gazety na końcu, że przeprasza za to, bo wiadomość była niesprawdzona, ale zła, dobra opinia została zszargana. Pani wie, że w takim świecie żyjemy, że na nas plują. To czy pani po modlitwą mogłaby pomóc, żeby ta sytuacja okazała się prawdą i wyszło prawda na jaw? Z ręką na sercu. Czy była chociaż jedna modlitwa za tego księdza? Kiwnęła głową i mówi, że nie, przepraszam. Nie musi mnie pani przepraszać. Ale chciałbym, żeby pani otworzyła oczy, że żyjemy w świecie, w którym będziemy co chwilę słyszeć telewizor, internet, radio, gazeta, rozmowy między nami, kiedy chcą nam zabrać dobre imię, kiedy oczywiście ludzie słabi w kościele odpadną, bo oni będą widzieć tylko, że jesteśmy wspólnotą świętych. Nie. Do tych świętości dążymy. Jesteśmy wspólnotą grzeszników. Ale my, ludzie, którzy inaczej patrzymy jak pani, głębiej do tej wspólnoty Kościoła się przyznajemy, powinniśmy inaczej na te wydarzenia patrzeć. Z modlitwą, z przeproszeniem Boga i z prośbą o to, aby niektóre rzeczy dostały światło i okazały się, jeżeli są nieprawdziwe, kłamstwem. Żeby świat też widział, że Kościół to ci, którzy idą za Jezusem, potykając się o swoje różne grzechy, potknięcia, kamienie. Nie jesteśmy ideałami, ale siłę mamy skąd? W Jezusie Chrystusie, który za nas umarł, który założył ten Kościół, tę wspólnotę Kościoła. Moi drodzy, dzisiaj chcę i wam podziękować za to, że w tym tylickim kościele, może niektórzy są gośćmi, więc z innych miast i wiosek Polski, przyznajecie się i dajecie świadectwo. Gratuluję wam tych różnych wydarzeń, w których powiedzieliście sobie, tak nie można. Nie zapomnę kiedyś moich przyjaciół, których odwiedziłem i wychodząc z domu, zresztą na samym początku wizyty, bo
wyjście, już mówiłem o nim wczoraj, gdzie syn wyskoczył do mamy z jakimś hasłem, że na czymś się nie zna, jest głupiutka i ten mąż żony, ojciec tego chłopca 18 niespełnialetniego powiedział: przeproś publicznie mamę przy księdzu, bo ja sobie nie pozwolę. I dał komentarz na całe życie temu młodemu chłopakowi, że do kobiet tylko z szacunkiem. Ale początek tej wizyty też był swoisty, bo wchodząc do tego domu zapytałem w pierwszych słowach, co tam u was słychać, a wtedy Ania mówi: no niedawno o mało co się nie pokłóciliśmy przez was. Ja mówię: przez was? Jak ty do mnie mówisz? W liczbie mnogiej. A ona mówi: przez księży. Mówi: jak przez księży? No bo jakiś mój mąż, mówi, przyniósł plotę jakąś kolejną z pracy i zaczął o tym mówić przy obiedzie, jeszcze przy dzieciach. Późniejszy obiad, bo po pracy. Ja przerwałem i mówię: przestańmy, zmieniamy temat. On tak wzroku pokazał, że dlaczego go tak troszkę skasowałam. Zjedliśmy obiad o kolację. Dzieci poszły do pokoju. Ja wtedy do niego mówię: już bez dzieci. Ostatni raz tak powiedziałeś coś przy dzieciach. Ja sobie w moim domu, on mówi w naszym, być może w naszym, ale ja też tu mieszkam, nie pozwolę sobie na takie tematy. Nie w moim domu. Co to przyniosłeś? Kolejną sensację, plotkę o jakimś tam księdzu, o kimś, a o tym ludzie gadają. Sprawdzone, prawda, jesteś pewny? Ile plotek dzisiaj jest? I zobacz, że wcale to naszym chłopcom dorastającym nie jest potrzebne do wychowania. Widzisz tego starszego? Na ostatnie święta nawet nie był na rekolekcjach swoich szkolnych. Coś się zaczyna z nim dziać. A ty, powiedziałam to do męża, też jakoś ostatnio słaby jesteś w wierze. Mniej się modlisz? Czy pomogą nam te rzeczy? Ja sobie w naszym domu nie pozwolę. My wieczorem sobie możemy porozmawiać, ale nie przy nich. Mówię: Ania, gratuluję. Piękna obrona Kościoła. I uwierzcie, moi kochani, gdy to wspomniałem, a miało to miejsce, to świadectwo, 2-3 lata temu, gdy ogłosiłem rekolekcję w mojej parafii rodzinnej w Krynicy, powiedziałem o tej obronie Kościoła. Nie zapomnę, gdzie jadąc kolejnego dnia na stację paliw w stronę Muszyny, z Krynicy, jak jest wyjazd po lewej stronie, tankuje paliwo i wychodzi pan, który ubrany jest kolorowy tam ubiór, pracownik tej stacji, podchodzi do mnie i mówi: czy to nie ksiądz misjonarz? Ja mówię: tak, proszę księdza, ja wczoraj byłem na nauce, na której ksiądz mówił o kościele. Mówię: no to miło, że mnie pan poznał. Proszę księdza, ja od razu po południu wczoraj miałem egzamin z tej nauki. A mówi: co się stało? Pytam. Proszę księdza, przyjechał jakiś pan na warszawskich blachach. Coś się zepsuło z przodu, chyba za światłami, podniósł maskę, a ja staram się ludziom pomagać, podszedłem do niego i mówię: może panu coś pomóc i tak dalej, a tak, coś się tu zepsuło. I tak chwila cisza, on zaczął mówić: słyszał pan, co tam w radiu mówią o tym biskupie coś jakimś? A mi się włączyła żarówka i mówię: o jakim biskupie? A tam coś się wydarzyło. A ja mówię: pan co? Zmieńmy temat może. A co się stało? No ja jestem człowiekiem Kościoła i sobie nie życzę, żeby pan na takie tematy tutaj mówił. A ten pan dalej nie odpuszcza i mówi: no niechże pan nie żartuje, to wie pan, świat dzisiaj taki jest. A ja mówię do niego: albo pomagam panu z tą żarówką, albo pan zostaje sam. A to przepraszam bardzo, proszę robić. Skończyła się rozmowa, zamknąłem klapę, nic nie wziąłem oczywiście. Proszę księdza, pierwszy raz się czułem, że obroniłem Kościół, jak małe dziecko. Pierwszy raz egzamin zdałem z obrony Kościoła, choć niewiele zrobiłem. Ale powiedziałem jak ta kobieta, o której ksiądz mówi, znajoma: nie życzę sobie. Moi kochani, dzisiaj również i wy jesteście tymi, na których Kościół liczy. Każdy z nas z różną funkcją. Kapłani to my po tej stronie Kościoła i też jako grzeszni jesteśmy, przed wami stajemy i was potrzebujemy, bo jak wiecie, Słowo Boże mówi, że z ludu jesteśmy wybrani. Dlaczego my, akurat my, to tajemnica Boża. Bóg tak chciał. Ale mamy swoje funkcje do spełnienia w tym Kościele i bardzo liczymy na was, byście nas wspierali. Bo kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem i odpowie za swoje powołanie, swoją funkcję w Kościele. Święty Augustyn mówi w jednym z twoich listów, że każdy pasterz stanie przed Bogiem i zapyta się Bóg jego, czy pasłeś samego siebie, czy owce ci, które Bóg powierzył. To będzie pytanie do nas. Czy pasłeś samego siebie, czy owce, które ci Bóg powierzył. Ale moi kochani, każdy z was dostanie inne pytanie. Jaką byłaś ty we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie rodziny? Mamą, żoną, ojcem, mężem, babcią, dziadkiem? Jakim byłeś człowiekiem, który mówił, czy nie mówił? Pokazywał, czy nie pokazywał wiarę? I na to pytanie nikt inny za nas nie odpowie. Każdy twarzą w twarz z Bogiem. Bardzo wam dziękuję za wsparcie nas, pasterzy Kościoła.
Dziękuję dzisiaj za ten piękny, wybudowany Kościół, za ten porządek, który tutaj jest, za to wszystko, co w nim się tutaj dzieje. Wystrój, dekoracje, modlitwy zanoszone, pomysły, Golgota obok, ta Kalwaria, cmentarz, stary Kościół po przeciwnej stronie. Pewnie bym powiedział dziękuję wam, a może i dziękuję tym, którzy są po tamtej stronie i nas słyszą. Babcie, dziadkowie, pradziadowie, którzy tu się modlili, budowali. Chcę jako misjonarz, kapłan jeżdżący ze Słowem Bożym po Polsce podziękować, że tak pięknie tutaj jest. To wasz trud, wasze modlitwy, wasze ofiary, pieniądze. Jestem tego świadomy. Ale chciałbym dalej powiedzieć, by nie były tylko piękne kościoły, ale by ten Kościół był również wspólnotą. Żeby tu były dzieci, młodzież. Żeby ten Kościół nie był kiedyś pusty za 20-50 lat albo takie garstki ludzi. Bo dzisiaj świat tak żyje, że na te sprawy Boże to często kiedyś tam na starsze lata. Piękny jest młody Kościół, a o nim się nie mówi. Piękne spotkania, jak chociażby wczorajsze tutaj, gdzie można było na wakacjach zrobić parę zdjęć, wrzucić do internetu i powiedzieć, proszę bardzo, o 10 rano tyle dzieci, myślę, że około 100 nas była tutaj, jak nie więcej, były z rano na spotkaniu, to one się jeszcze modlą? Tak, ale o tym media nie będą mówić. O tym, że młodzi ludzie zrobią jakąś akcję, zadymę w paru, porozwalają witryny sklepowe, kogoś okradną, to będzie media przez cały dzień jeszcze więcej trąbić. Że młodzież jest zła, dzieci fatalne. Powiedziałbym, jak bez Boga, to może faktycznie tam będzie problem z wychowaniem. Ale o te, które są przy kościele, ja się nie boję. I o ministrantów, lektorów, kantorów, DSM, ci, którzy są i swoją młodość, dzieciństwo, tyle tysięcy młodych ludzi z tarnowskiej pielgrzymki idzie teraz na Jasną Górę kilkaset kilometrów. Ja się o nich nie tak boję, jak o tych, którzy z Panem Bogiem nic nie mają wspólnego. Piękny jest Kościół. Dlatego dzisiaj chcę wam podziękować za każdy gest życzliwości. Chcę prosić was, byście wspierali i księdza proboszcza, choć się nie umawialiśmy zupełnie na to kazanie. Uwierzcie, żaden, nikt nie wiedział, co ja tu dzisiaj powiem i wczoraj, i przedwczoraj. Każdy chciałby, żeby taki ksiądz proboszcz był takim mega menadżerem, znającym się na wszystkim, takim dyrektorem, który się zna na oświetleniu kościoła i na chodnikach, i na cmentarzu, i na ubraniach, czy są czyste, czy nie, na podatkach, ubezpieczeniach. Ale nawet zobaczcie, że taka wspólnota kościoła w Tyliczu to 2000 osób. Czy ktoś z was mi pokaże firmę, która ma 2000 pracowników i jest jeden dyrektor i potem 1999 podwładnych pracowników nie ma? Będzie ktoś twarzą tego 2000 z grupy lub osób, ale potem będą wicedyrektorzy, kierownicy, za coś odpowiedzialni. We wspólnocie kościoła każdy proboszcz potrzebuje właśnie takich was. Bo wielu z was o wiele bardziej na czymś się zna niż my. Ktoś ma firmę budowlaną, jak nieraz mówi, proszę księdza, coś trzeba będzie pomóc, to ja tutaj proszę bilecik wizytowy, moja wizytówka. Ktoś inny znowu jest może panią, która gotowała w szkole przez 30 lat i mówi, ja proszę księdza, jak będzie wyjazd ministrantów, lektorów z Holki, to mogę pojechać gdzieś i znam się na zbiorowym gotowaniu. Ktoś inny może powie, ja byłem nauczycielem emerytowanym, na starsze lata już w domu nic nie robię. Jakby trzeba było pomóc jakimś dzieciom z rodzin trudnych, to ja przyjdę na plebanie albo niech do mnie przyjdą. Wiem, jak uczyć te dzieci, spędzać czas, bo może rodzice nie mają czasu, a może to jest rodzina, nieładne słowo, patologiczna, dysfunkcyjna. Ja pomogę. Słuchajcie, mógłbym mnożyć. W ilu specjalizacjach wy jesteście o wiele lepsi od nas. Jesteście więc Kościołem, jesteście potrzebni, ale nas wspierajcie. I proszę wspierajcie i tu kapłanów za mną będących, pracujących i tych, których tam gdzieś macie w różnych miejscach. Jeżeli się coś dobrego wydarzyło w kościele, we wspólnocie, warto podejść i powiedzieć, proszę księdza, dziękuję za ten wyjazd z dziećmi, może by siedziały całe wakacje, za te wydarzenia odpustowe, uroczystości, za to, za tamto. To nie żadna wazelina, podziękowanie. Ale uwaga, gdy coś się nie uda, gdy coś będzie źle zrobione, to proszę was nie mówcie poza plecami. Tylko przyjdźcie do nas i powiedzcie, proszę księdza, można to było zrobić trochę inaczej. Albo ja mam kogoś, kto pomoże, jak drugi raz coś będzie takiego. Tak jak w rodzinie, takiej szczerej, nie tej na zdjęciu, której wiecie, że odcinamy te boki. Dzisiaj również chcę podziękować siostrom zakonnym, tutaj służebniczkom, które są płucami, jak zawsze, niewidzialnymi, może też i widzialnymi, bo i te dekoracje, kościół, muzyka, tu wszystko jest, no i oczywiście przepiękne, ochronka, która też wychowuje dzieci od bycia prawie malutkim, gdzie dopiero zaczynają mówić, a one już uczą się modlitwy i wychowania. Dziękuję wam, siostry, że jesteście tutaj pięknym znakiem świadectwa i habitu, modlitwy, obecności i zawsze będę mówił płuc Kościoła, czyli tego, co nie widać, bo te wasze modlitwy zanoszone tutaj
Pewnie dlatego wydają owoc w tej parafii tylickiej od wielu, wielu, wielu lat. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Dzisiaj, moi kochani, kończąc te rekolekcje, ja chcę podziękować, że od 4 dni jestem w tej tylickiej wspólnocie Kościoła. Pisanego z małej litery K, bo ten Kościół, choć malutki, wydawałby się literka tytułu Kościoła, ale przepiękny. Dziękuję za to, że mogę być w tym Kościele i głosić Słowo Boże. Ale też dziękuję za to, że doświadczam tutaj wspólnoty Kościoła pisanego z dużej litery K. To ludzie ochrzczeni, którzy przyznają się do Jezusa, a tym zadaniem niech naszym będą znowu słowa Filipa, które powiedział do Natanaela. Gdy wyjdziemy dzisiaj z tego Kościoła, mówić całemu światu, ludziom wierzącym i może słabo wierzącym, pogubionym, tym światowym, którzy nawet nie wspomną w swoich słowach Bóg, Kościół, religia, modlitwa, rekolekcje, czasem im powiedzieć: chodź i zobacz. A wtedy pewnie będziemy pięknymi ewangelizatorami. I za to dzisiaj ja wam dziękuję. Amen. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia, obchodząc święto Bartłomieja Apostoła. Niech Najświętszy Sakrament udziela nam pomocy obecnie i w przyszłości, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźcie chwilę. Księże rekolekcjonisto, drodzy parafianie, kiedy kończyły się moje starania o ten dekret erygujący sanktuarium Matki Bożej Tylickiej w Tyliczu, wiedziałem już wtedy, że musimy się jako parafia przygotować do tego wydarzenia przez rekolekcję. I wtedy zastanawiałem się nad tym, kogo poprosić. I pewnego dnia przyszła mi myśl księdza Macieja. I nie zawiodłem się. I nie zawiodłem się, bo tak prawdę mówiąc, rekolekcje w takim nietypowym czasie, ani te Wielki Post, ani to Adwent. I tak się myślałem o tym jeszcze, no dobrze, ksiądz Maciej nadaje się, ale czy parafia nie przyjdą? Wakacje, goście, nie czas na rekolekcje. Ale kiedy usłyszałem pierwsze kazanie w niedzielę, pomyślałem, przyjdą, przyjdą. Bo ty, księży Macieju, mówiłeś niewielki, stosowałeś niewielką teologię, ale ty tę teologię zamieniłeś na drobne, czyli na takie życiowe podejście do wiary i Kościoła. I niech ci Pan Bóg wynagrodzi, ten trud włożyłeś ogromnie. Ty byłeś sobą, ty całym sobą głosiłeś te rekolekcje, całą swoją postawą, nawet tymi ruchami, tym zaangażowaniem. Ustaniemy i teraz podziękujemy Mu wszyscy po tylicku 3 razy. Bóg. Pozwólcie, że ja Bogu dziękuję, że mogłem na mojej mapie posługi misjonarskiej jako kapłan spełnić moje marzenie. Bo tutaj się spełnia moje marzenie. Wiele razy jako chłopak Krynicy przejeżdżałem przez rynek, wjeżdżałem do sióstr na rekolekcje, na różne wydarzenia i zawsze ten kościół tutaj odwiedzałem albo na zdrowaśkę, albo na chwilkę, jak był zamknięty. Trudno czasem było marzyć i podejść do księdza proboszcza i poprosić, że chciałbym tu wygłosić rekolekcje, ale się marzenia spełniają właśnie. I to dzięki pewnie obecności sióstr tutaj, którym bardzo dziękuję. Moi kochani, zapraszam was serdecznie oczywiście w sobotę, żeby nas nie zabrakło, byśmy pokazali, że owocem tych rekolekcji przyjmiemy ten piękny dar, by Matkę Bożą tutaj wychwalać na ręce księdza proboszcza całym teamowi księży, już 2, no bo ksiądz Paweł, który kończy powoli działalność tutaj i Piotr, który obok niego jest, wyjdę przed szereg i powiem, że to już następca księdza Pawła, więc jakby się tutaj team zmieni, ale bardzo fajnie, że się tak zachodzą za siebie, już widzą, co jeden zostawia, co drugi bierze.
I życzę Wam dalej tej gorliwości. Matka Boża Tylicka niech wspiera księdza Pawła na nowej drodze, już u bram blisko też Dębowca, bo blisko Gorlic i Jasła potem, więc na pewno tam w posłudze w parafii Bystra będzie super gorliwie to wypełniał. Dziękuję księżom rodakom i księżom gościom. No i Wam, moi kochani, na początku też i siostrom za to, że zawsze na Waszą modlitwę mogłem liczyć. Niech mi będzie też wolno zareklamować. Raz na 2-3 miesiące bywam tutaj u sióstr w ochronce. Bywałem do tej pory, myślę, że dalej mnie przyjmą. Na takich wydarzeniach jak popołudnie z tematem wychowanie, rodzina, zaproszeniem dla rodzin, które mają dzieci tutaj w ochronce. Ale jak ta formuła się rozciągnie, myślę, że siostra Iwonka się nie pogniewa, jak ogłosimy też i tym rodzinom, które chciały posłuchać po południu któregoś dnia jakiejś konferencji, mszę świętą, bo się pomodlimy i parę takich słów, pytań, odpowiedzi na dole w tej sali, a księdza poproszę, prosimy o ogłoszenie wtedy, że przyjeżdżam na parę godzin tutaj do sióstr i wtedy może ci, którzy chcieliby parę słów o wychowaniu jeszcze posłuchać, będzie taka pewnie możliwość. I moi kochani, prezentem, bardzo dziękuję też za te prezenty, kwiaty jak zawsze lubię, no i Matkę Bożą Tylicką zawiozę ją do Gdańska, będzie mi patronować, szczególnie moim rodzinom i tym chorym, których też już poznałem na terenie mojej parafii. Niech ona tutaj wyprasza łaski. Proszę Was, pamiętajcie, w nowennie cotygodniowej, w Waszych intencjach, modlitwach zawsze będę do Was z radością wracał. Prezentem, którym ja Wam chcę obdarzyć, to Boże błogosławieństwo misyjne, rekolekcyjne, z uzyskaniem łask odpustu zupełnego. Wyznaliśmy wiarę, więc teraz pomódlmy się, jak nas Kościół poprosił. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. W intencjach papieża Franciszka na ten miesiąc, który za nas cierpiał rany. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Amen.